Hello, z tej strony Deolalik 5, a to jest następny audiolog, w którym opowiadam o sobie, o grach, o w sumie dosłownie wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o końcu Worda. Tak, dobrze słyszeliście. Temat, który ostatnio jest bardzo często poruszany w moim środowisku, wokół moich graczy i w sumie to też najczęściej jest poruszony przeze mnie. Bo czuję, że już się kończy. Już powoli jest ten czas, kiedy to World odejdzie. Ale dobra. Przed tym, jak zwykle, powiem, co będziecie mogli się niedługo spodziewać na moim kanale. Powiem szczerze, że dalej nie robiłem audiologa, bo minął chyba ponad miesiąc. Słuchajcie, ostatni był chyba w grudniu jakoś, pod koniec grudnia. A już mamy luty, połowa lutego, więc półtora miesiąca od ostatniego audiologa minęło, wow. No ale dobra, ale znowu jest. Na szczęście, znowu mogę wam coś opowiedzieć. I dzisiaj sobie pojeżdżę Skyline'em. Bardzo, bardzo piękny samochodzik. Mój Skyline jest wykokszony w klasie B, wykokszony odpowiednimi skillami, dzięki czemu mogę nim się ścigać. Na pewno nie na dragach. I chyba będę musiał jakoś szukać jakichś ścigów porządnych. A dobra, niech będzie ta klasówka. Tutaj na pewno znajdę jakiś graczy. No, oczywiście to będą koksy, jakże by inaczej, ale spróbować można. Ale dobra, wracając. Co zobaczycie niedługo na moim kanale? Czekajcie, to później wam powiem, ale co jeszcze? Coś miałem takiego zaplanowanego. Kurde, chyba nic. Chciałbym chyba nagrać coś z Titanfalla, ale mam małe problemy z nim. I dlatego też z niego nagrywanie byłoby dla mnie ciężkie. Na pewno bym lamił właśnie, bo często mam spadek FPS-ów, bo w końcu to jeszcze jest beta. Bema mnie to dogania. Kurde, ale zwaliłem to tarkę. Prawda. Jezus! No i tak, Titanfalla, ponieważ Titanfall jest teraz w becie. Ja wcześniej dostałem plus, wcześniej grałem. Teraz jest chyba w open becie, jak dobrze wiem. Ale ci się ten Eclipse, nawet nie chce mi się używać powerupów. No i może coś nagram dla was z niego. Oprócz tego oczywiście, myślę, że jeszcze jeden lolakowy garaż będzie. I właśnie, są zmiany co do tego lolakowego garażu, ponieważ... teraz będę starał się... dodawać takie samochody, które są zakazy z gry i które są wyjątkowe w jakiś swój sposób. Są niedoceniane pod względem osiągów. Tak jak ostatnio to było z Corollą. No, chyba Corolla nie jest za kasę z gry, ale była i możliwe, że będzie, choć tego też nie jestem pewien. A do tego tematu właśnie przejdziemy niedługo. Walimy tutaj po rapy. I co jeszcze? No dobra, już chyba nic takiego. Więc mogę powiedzieć wam o ostatniej rzeczy odnośnie filmików zaplanowanych. I to jest to, że pod koniec tygodnia pojawi się bardzo ciekawy filmik na temat gier wyścigowych, darmowych gier wyścigowych. W tym także będzie World. Taka mała jakby prezentacja. Sami zobaczycie, co wymyśliłem. Dobra. No to co, przejdźmy może do głównego tematu, czyli koniec Worda! Koniec Worda, dokładnie.
coraz bardziej to odczuwam. Ale dlaczego ja to odczuwam? Dlatego, że jakbyście nie zauważyli, odkąd się wprowadziła nowa ekipa, na nowego kontentu do gry nie dodali, mają problemy nawet z dodaniem rotacji. To jest jakaś paranoja, można powiedzieć. Ale zacznę od początku małej historii, odkąd zacząłem tak myśleć. Właśnie to się zaczęło. Moje domyślenia takie zaczęły się, odkąd nowa grupa miała się zacząć wprowadzać. Minęło już bardzo długo, a słuchy o nowej grupie były nikłe, a coraz więcej ludzi odchodziło z Worlda, takich już weteranów, że tak powiem. I wtedy sobie pomyślałem, ciekawe ile przeżyje World. I tak pomyślałem, około 2 lata. 2 lata to myślę, że to będzie wystarczająco czasu, by Electronic Arts pomyślało nad tym, czy nie usunąć Worlda ze swoich gier free-to-play, czy go nie zamknąć totalnie. I a jak jest teraz? Bo tak, to było około pół roku temu, co prawda. I powiem wam szczerze, że teraz jak sobie myślę, to rok, dwa. Tak, więc mniej więcej ten czas tak się sprawił, że coraz bardziej odczuwam brak Worlda, znaczy brak nowego kontentu. No to może teraz przejdę do tego, dlaczego tak myślę. Spójrzcie, odkąd się prowadziła nowa grupa, nie dodała nic nowego do gry, tak naprawdę. Tylko zmieniła rotację, zresztą częstsze, że dodają fajniejsze samochody, ale tak naprawdę nic poza tym. I ostatnie to jest strasznie zauważalne, jak to jest z tą rotacją właśnie, bo ostatnia rotacja była już ponad 2 tygodnie temu, słuchajcie, a teraz? Teraz nawet nic o niej nie słychać, żadnej ani jednej rotacji. Rozumiecie to? Przecież to jest jakaś porażka. Jakby ten team nie został zwerbowany po to, by rozwijać grę, tylko po to, by jeszcze bardziej ją psuć. Może tak. I powiem szczerze, że od początku wiedziałem, że ten nowy team, który się zajmuje Worldem, on nie został tutaj przysłany po to, by rozwijać grę, tylko po to, by ją utrzymać. A nawet powiem szczerze, tego nie umieją. No bo jak to nie skoro... Bo tak naprawdę, spójrzcie na te rotacje. Jak oni by mogli dodać coś nowego do gry, skoro oni nawet dobrze rotacji nie umieją zrobić? Oni nie umieją, tak jak była ta sytuacja z Porsche, kiedy RS4.0, jakiś jedną z rotacji, która ostatnio była, i nie dodali jej, bo mieli jakieś problemy techniczne. Po prostu nie umieli opanować tego, jak dodać rotację, a to nie wymaga integracji w grę, a tutaj bardziej zarządzanie serwerem. Więc jeśli mielibyście zabrać za Worlda, za wnętrze Worlda, że tak powiem, to niby nie mieli naprawdę nie ma szans, żeby coś dodali. Nawet nie ma co myśleć, bo no, sami zauważcie, jak to wygląda z nimi. No jak nie można dodać rotacji? To jest chyba jedna z podstawowych rzeczy, która programista w Wordzie powinien chyba znać. Poprzednia grupa Queenlight Studios nie miała z tym żadnych problemów. Ani najmniejszego, a tutaj
mają jakieś problemy. Oni, Quick Line Studios nie miała problemu z modyfikacją całej gry, przecież oni dodali klasy pojazdów, nie? Nowe klasy pojazdów. Widzę, że na innych... No, tutaj jest właśnie przykład, jak ludzie odchodzą. Nie chcę mi już szukać najeżdżonym wyścigu graczy. A jak tutaj kilka wyszukuje mi albo dragi, albo co innego, to akurat mi się trafiło, że szukało mi jakiś inny wyścig. Zobaczymy. Jakiś Capri. Zatar 1, Cinque oczywiście. No, przynajmniej coś pojeżdża. Tak to jest z Patola. No. I właśnie, i zaczęło coraz więcej odchodzić osób z Worda ze względu na to, że Word powoli upada. Bo to jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Widać to, że Word upada. Widać to, że coraz mniej osób gra. Niektórzy mi opowiadali, że ostatnio coraz mniej osób gra. Zamiast dobre 5 godzin dziennie, to godzinkę dziennie, bo im się nie chce. Ja jestem właśnie tak jedną z tych osób, która wchodzi do Worda naprawdę rzadko. Jak wchodzi do Worda, to właśnie po to, żeby wam coś nagrać, lub po to, żeby pojeździć z znajomymi. Bo jakiegoś innego sensu nie widzę wchodzić do Worda, tak naprawdę. Ale myślałem, że będzie prosta. No. Więc słabo się dzieje z Wordem. Co tu jeszcze powiedzieć w tym temacie? Czekajcie, muszę się skupić na skręcie, dobra. Patrzcie, to moc, katapulty. Wow, shit. Akurat mi się musiał molok wyłączyć, tutaj to bym go pochnął. Okej. Okay. Yeah. Dobra, co tu jeszcze powiedzieć w tym temacie? Bo skupiłem tor. Kurde. Czekajcie, dajcie mi wymyśleć. To było. No. I co by Electronic Arts musiało zrobić, by jakoś wskrzesić Worda? A raczej wskrzesić Worda. Osobiście uważam, że wskrzeszanie tej gry byłoby niezbyt dobrym pomysłem. Teraz co? Czemu? To ty nie lubisz Worda? Nie, nie odchodzi. Tu chodzi także sprawa cheaterów, jak i sprawa cheaterów, bugerów, czy innych wielu innych błędów w grze, które uprzykrzają życie. A w sumie tu chodzi głównie o cheaterów, którzy nie dają grać. Teraz sobie pomyślicie, no... Przecież można zrobić dobrego anty-cheata, który na pewno ich by wszystkich załatwił. Nie myślcie, że to jest takie łatwe, że zrobienie anty-cheata to, że sobie kupi danego, na przykład taki jest anty-cheat Bankbuster, jakoś tak. Że oni sobie tak go wklepią do Worda i będzie działał, nie będzie w ogóle cheaterów. To oczywista sprawa, że to tak nie działa. Anti-cheat musi być zintegrowany z grą i musi tak jakby wyłapać wszystkie te luki, które Word posiada, by cheaterzy nie mogli z nich korzystać. A jeśli o to chodzi, to twórcy anti-cheata musieliby sami wyłapać te luki w grze,
i dostosować taki antycheat, żeby wykrywał aplikacje, które mają jakiś wpływ na właśnie plik exe gry, czyli NFSW.exe, że po prostu jak macie sieci, to gdzieś tam tyle działa, nie? I po prostu wam wykrywa, czy dany program potrzebny na komputerze jakoś działa na dany inny program. Czyli w tym przypadku na Worda, nie? I oczywiście ci też mają na to obejście. I właśnie używają luk w Wordzie, których jest masa. Dlaczego jest taka masa luk w Wordzie? Dlatego, iż to jest gra z chyba 10-letnim silnikiem. Jak? Co? Jak? Gdzie? 10 lat silnik? Co ty wygadujesz? Nie ogarniacie, co to jest silnik, może. O to chodzi, że ta gra jest na silniku chyba z Undergrounda 1, jak dobrze pamiętam. Ten silnik był ciągle rozwijany w Undergroundzie 2, w pierwszym Most Wantedzie, potem jeszcze w Carbonie, a nawet i w Pro Streetie i Undercoverze. I ostatnie użycie silnika to był właśnie Word. Więc, czekajcie, z którego roku jest Underground pierwszy? Kurde, chyba jakoś 2002 rok? Nie no. Nie mam pojęcia, wiem, że Underground 2 jest chyba 2004, więc silnik ma na pewno 10 lat przynajmniej. Albo 9. No, licząc z tym rokiem, to będzie 10. What the fuck? No. Przez te lagi znowu skupiłem tor. Silnik. No i ten silnik ma około 10 lat. Przez co, starsze silniki są o wiele bardziej podatne na cheaty ze względu na to, że system ich nie jest aż tak trudny do rozgryzienia jak na przykład dzisiejszy silnik, jak na przykład Frostbite, najnowszy Frostbite, nie? One są o wiele bardziej łatwiejsze do rozgryzienia, dzięki czemu ci też szybko pojawiają się nowe cheaty. Szybko ci też znajdują jakieś nowe luki w grze, ponieważ rozgryzienie silnika dla w miarę niezbyt profesjonalnego skryptera czy programisty nie jest trudne. W przeciwieństwie do na przykład nowszych silników, gdzie tam technologia jest na tyle rozwinięta, że wszystko jest także odpowiednio zaszyfrowane, potrzeba do tego odpowiednich programów, przez co ci też zanim dojdą do samych plików, to minie rok albo dwa, a jeszcze zaprogramowanie dobrego cheata, który będzie działał, także wymaga pełno czasu, nie? Na dodatek te cheaty nie będą jakieś super uniwersalne, typu właśnie speedhacki, czy w innych grach auto-aimy, i tak dalej, i tak dalej. Ale Lola, słuchaj, przecież dzisiejsze gry także mają pełno cheatów. Nie wszystkie, czy pozwólcie mi powiedzieć, dajcie jakiś przynajmniej 10 gier, które to cheaty uprzykrzają życie w świecie gry. Ja osobiście grałem w dużo gier MMO i nie odczułem jakiś, że gdzieś są cheaterzy. Nie tak jak w Wordzie. Pamiętam, że jeszcze jakąś jedną grę, kojarzę, że jeszcze jakaś była gra, ale nie pamiętam do końca. Kolega mi niedawno opowiedział o grze Four Story, w której także jest pełno cheaterów. Ale po tym co wiem, gra Four Story także jest dość starą grą, więc tu też wchodzi silnik gry, swoją integrację. Ale dałem wam przykład jakiejś nowszej gry. Gry, która tak naprawdę cheatów praktycznie nie ma. I to jest, otóż, słuchajcie, jedna z najbardziej popularnych gier, MOBA,
A chodzi tu o Bleach of Legends, o dobrego starego LoL'a. Czy tam ci też mają jakąś przewagę? Czy w ogóle istnieją ci do tej gry? Powiem wam, że istnieją, ale one nie są... nie dają cheaterom na tyle przewagi, by mogli wygrywać każdy pojedynek. Więc jednak, mimo iż gra jest jakaś super popularna, miliony graczy grają, na pewno pełno osób próbowało tworzyć cheaty, nie udało im się to, ponieważ ponieważ gra jest na tyle nowa, na tyle silnik nie pozwala na cheaty, na jakieś bardziej rozwinięte cheaty oczywiście, typu na przykład w LoLu mogłoby być na przykład teleportowanie się z jednego miejsca na drugie lub ciągłe używanie tych samych skilli, nie? Więc widać, że tutaj silnik gry ma odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu cheatów, nie? Dlatego nowsze gry nie mają tylu cheatów. Może się jeszcze nie posądzić w tym momencie o to, że te gry są nowsze od starszych i ci też mieli o wiele więcej czasu, by rozgryźć sama takie gier, dlatego w starszych grach jest więcej cheatów. Ale powiem wam szczerze, że tak naprawdę jakby jakiś programista w ogóle nie ogarnia na przykład CS, a w ogóle pierwsze co słyszy i chciałbym zrobić cheata, to powiem wam, że jestem pewien, że bardzo szybko by rozgryzł silnik, bardzo szybko by znalazł luki i już chyba po miesiącu mógłby stworzyć jakiegoś dobrego cheata, no po miesiącu albo po dwóch. Jestem tego pewien, a jakby się tak zabrał za Battlefield 4, no to na pewno by miało być ciężej, nie uważacie? No, więc jeśli chodzi o cheaterów, to ten temat. No z tym jest trochę odbiegłem od głównego tematu, ale jest związany właśnie z tym, czyli chodzi to o koniec Warda, bo koniec Warda także jest, uważam, dlatego, że liczba nowych graczy, która dochodzi do gry, jest, no cóż, duża, w sensie, mała. Osoby, które ściągają grę, wypróbują grę, procent tych osób jest bardzo niski ze względu na cheaterów, których spotykają już na pierwszych levelach. Wyobraźcie sobie, jesteście nowym graczem. O, jakiś fajny nagra Need for Speed World. Jestem fanem Need for Speed, więc sobie zagram w to. Wszystko darmowe, ale super, nie? Wbija do gry. I tak. Dobra, ale fajnie, wybiorę sobie Sylwię. Jeb. Tak, proponuję jakaś e-klasówka patrzy. Nie, czekajcie, inaczej. Znaczy, dobra, weźmy sobie jakiś wyścig. Wyszukuję 2 minuty, 3 minuty, 5 minut. No co jest, nic nie wyszukuję. No cholera, patrzę jakaś e-klasa. No to wchodzi na klasówkę, od razu wyszukało. Jest, happy. Juhu, nagle patrzy, co jest? Handshake error pisze. To jakiś pewnie błąd, jeszcze raz spróbuję. Dobra, czytuje się wyścig. Nagle patrzy, co jest? Jakieś napisy unikowne i które mu lagują kompa i nagle gościu nie wiadomo jak się znajduje na mecie ten. To co byście by sobie pomyśleli? Ja sobie pomyślał, o co chodzi, co jest? Co taki cheaterzy normalnie, są cheaterzy. Próbuję jeszcze raz. A tutaj ciągle, co rusz, są cheaterzy. Tylko ja czasami udaje mu się wystartować. Co byście sobie pomyśleli? Co? Takie osoby od razu myślą sobie, nie ma co grać w tą grę, skoro jest takie cheaterstwo, nie? Oprócz tego, na przymus próbuję grać dalej, nie? Patrzę, a bym sobie kupił jakiś fajny samochodzik, chyba sobie trochę wpłacę w tą grę. Wpija, patrzy cenę boostów. Ooooo! No proszę was, żeby płacić za
żeby płacić za grę, za grę, Jezus, za jakiś samochód w grze ponad na przykład 40 zł, to jest, no, powiem szczerze, strasznie dużo. I jeśli chodzi o płatność w grach darmowych, o mikropłatności, to World pod tym względem ma strasznie zawyżone ceny. I to jest masakrycznie zawyżone ceny. No, spójrzcie na F1. Trzeba zapłacić minimum 80 zł, żeby kupić sobie F1 Elite. No dobra, możecie kupić tańszy ten pakiet, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, chyba 22 tysiące kosztuje F1. A 50. No to jakoś wychodzi 7 dych na pewno. Za F1 70 zł. Ja za to mógłbym sobie kupić 5 innych gier wyścigowych i mieć F1 parę razy. I powiem wam szczerze, że ceny boostów są tutaj ogromne. Naprawdę Electronic Arts tak leci na mamonę. To nawet nie widać, tylko w Wordzie. Widać także w innych grach, jak na przykład Rivals czy Battlefield 4. Nie chodzi, nie chodzi mi o mikropłatności, a o jakość wykonania. Które to Electronic Arts zrobił sobie politykę, żeby zrobić i się nie narobić, a wiecie? Więc masakra. Widać to głównie po Rivalsie, który no studio nie miało dość czasu, by chociażby zoptymalizować grę. Bo Electronic Arts powiedział, ma być wtedy i koniec, gówno na stołu chodzi. Ma być, mają być pieniążki, bo potrzebuje na wyjazd na Hawaje. Następny rok ma być nowy Need for Speed, gówno mnie to obchodzi. No i widzieliście jakość wykonania Rivalsa. Gra praktycznie gówniana, zoptymalizowana. Ledwo da się w to grać. Sam świat gry w grze jest aż dziwnie mały. Nawet tutaj mamy, chyba w Wordzie mamy większy. Samochody to oczywiście same egzotyki i sportówki, bo po co taki wsadzić takiego Skyline'a, jak to jest już stary samochód. Nowe samochody są lepsze przecież, nie? Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Ogólnie ten, kto grał w Rivalsa, na pewno wie, jak to wygląda. W sensie, wielu osobom się spodobał ze względu na dobry gameplay, bo Rivals ma z nas siebie pomysł. Choć nie wprowadza nic takiego wielkiego, nowego, ale bardzo fajnie się w nim gra. Ale zauważcie, nie wiem jak jest u was, ale osoby, które grały Rivalsa, powiem szczerze, że już po miesiącu przestały grać. Dlaczego? Bo go przeszedły raz i tak naprawdę nie miało co w nim robić dalej. Oprócz odblokowywania wszystkiego w wszystkich samochodach, to nawet to zajęło im tydzień. Więc tak naprawdę w Rivalsie po przejściu gry nie ma co robić, oprócz ciągłego jeżdżenia w kółko. I właśnie u mnie wokół w środowisku osoby, które grały, przestały już grać po miesiącu. Więc zapłaciłeś 120 zł za miesiąc grania. Przecież to jest jakaś porażka. Tu widać jakość wykonania Electronic Arts. Właśnie Electronic Arts, to Go Studios. Oczywiście, ale... ale Electronic Arts zażyczyło sobie datę... taką, a nie inną. Więc wiecie. Może powrócę do tego w następnej części, bo filmik już 30 minut trwa. I lepiej, żeby więcej nie trwał. Więc niedługo będzie kontynuacja tego audiologa. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik.
Czekam na wasze komentarze. Do następnego, hej.